Witam na kanale Tektoron.pl. Dzisiaj bez wstępu, szkoda czasu, jedziemy po prostu z tematem. Na SUV wjeżdża przetwornica marki Yazo IPS 2000, napięcie 12V, moc ciągła 1000W, impulsie 2000, przebieg modyfikowany Sims. Także tutaj mamy ograniczenia co do zastosowania tej przetwornicy. Kartonik na podłogę. Co w przetwornicy mamy? Przewodzik, nawet jakieś bezpieczniki. A tak wygląda sama przetwornica. Dwa gniazda wyjściowe USB do ładowania jakiegoś tam telefonu, nawigacji czy innych takich, tego typu urządzeń na napięcie 5V. Dobra. Wymiary przetwornicy. Około budowa 24 cm, całkowity wymiar jest lekko ponad 27 cm. Na szerokość, jeśli mówimy o samej tutaj tej części, to mamy 17,5 z jakimś tam małym groszem, a podstawa ma 21 cm. Na wysokość jest to około 8 cm. Dobra, czas podłączyć przetwornicę. Prąd jałowy, tak jak widać, dosyć spory, 1,4, prawie 1,5 ampera, jest to dosyć sporo. Nie wiem czemu tak jest, przetwornica, chociaż tu wtyczka jest włączona, nic tu nie jest podłączone fizycznie, coś co by mogło pobierać ten prąd jałowy. Napięcie, jeśli nam wzrośnie, czy tutaj prąd nam zmaleje? Proszę bardzo, jak ładnie spadł. Przy 14 V jest to niecałe 400 mA. Ale już jak spada napięcie, tak jak widać, 12,5, 12 mamy 1,5 ampera poboru. Bardzo ciekawe. Jest to, oczywiście mogłoby być jakaś tam różnica, ale aż taka? No dobra, no to nie wiem, czy to jest ten egzemplarz tak ma, czy ogólnie tak jest. Mamy 0,5 ampera. Ale przy napięciu, patrz jak rośnie. No ciekawe. Ale czyli do zostawienia tej przetwornicy, która, żeby ona ciągle gdzieś tam pracowała w jakimś systemie, no to raczej nie, ze względu na ten prąd jałowy, jeśli tam napięcie nam na komputerze spadnie, no to tutaj nam dosyć mocno rośnie. Dobra, cyk, obciążenie i napięcia, przy jakich pracuje przetwornica. Ten górny zakres. Nie ma sygnalizacji, jest od razu wyłączenie. Ponowny start. No ponad 15,5 V i przetwornica się już wyłącza. Spadek poniżej tej wartości. Ponowny start. Teraz co tam mamy na dole, w dolnym zakresie. O, tu mamy sygnalizację dźwiękową. 10,5 sobie piszczy. I około 10,1 wyłączenie. Pobór niewielki. 20 mA. A start? Przy jakim napięciu? Czyli gdzieś około 11,3 wyłączenie sygnalizacji, ale startu jeszcze nie ma. No, chyba tutaj około 12V będzie ponowne uruchomienie się przetwornicy. Dobra, lecimy dalej. Przetwornica już podłączona do akumulatorka, są prągodzin, naładowane. Początkowo tutaj podłączymy sobie jakieś zasilacze do laptopów. Od razu sprawdzę, przy jakim obciążeniu wentylator się w tej przetwornicy włącza.
Powiem tak, przy tym obciążeniu, co tutaj widać, to będzie około 50 W, one delikatnie tam sobie coś tam kręci się i pod wpływem jakiegoś tam obciążenia większego one jakby zwiększają swój bieg. No dobra, nie bawimy się. Czyli wiemy, wentylator uruchamia się pod wpływem obciążenia, ale on jest zmiennoobrotowy. Czym większe obciążenie, tym troszeczkę szybciej on sobie się kręci. O, teraz to już poszedł, jak to mówię, pełną parą. Kolejny zasilacz. Cyk. I bez problemu. Napięcie zasilania 12,4. Mamy na wyjściu 227. No i tutaj gdzieś 280. Troszeczkę ten jest, około do 10 W jest troszeczkę obniżony tutaj ta moc. Dobra. Tak jak widać, jest żarówka 40-watowa, pokazuje 30, około, już tam dokładnie ile to jest, nie będziemy się tutaj może kłócić, nie jest to jakieś specjalistyczne badanie produktu, na jakąś zgodność, niezgodność. Szlifiereczka kątowa. O, trochę tutaj rysuję. Osłona, ale bez problemu sobie uruchamia ta przetwornica taki sprzęt. Dobra, lecimy tutaj z pełnym obciążeniem. Pełne obciążenie przetwornicy. Przetwornica ma 1000 W mocy ciągłej. W tej chwili mamy 750, napięcie jest 217, no troszeczkę nam tutaj spada. Ja powinienem jednak tutaj dołożyć jakieś zasilanie. Poczekajcie chwilę, nie odchodźcie. Dobra, już jest, obciążenie. Mamy kilowat obciążenia przy napięciu 12,1. Napięcie wyjściowe 217. Coś więcej? No idzie nawet coś więcej. No, nawet kilowat 100, a już 216 V, ale zwróćcie uwagę, że napięcie też już jest powoli sobie schodzi w dół. O, już przeciążyłem przetwornicę, przesadziłem. Czy ma funkcję autorestartu? Przetwornica? Wygląda na to, że jej nie ma. No nie ma. Trzeba ponownie uruchomić. A no tak, ja zostawiłem. Jest autorestart. Ja zostawiłem włączone obciążenie. To jeszcze raz. Dobra, przeciążyła. O, cicho zasilacz. Jest. Sorry, jest autorestart po przeciążeniu. Jak najbardziej.
przetwornica ma tą funkcję. Dobrze, ja ją obciążę tutaj przetwornicę wartością gdzieś. Dobra. Jest kilowat, jest kilowat, super. Niech tak zostanie. Niech ona popracuje. Sprawdzę, jak się ona po prostu nagrzewa. I przetwornica sobie pracuje pod tym obciążeniem bez najmniejszego problemu. Głośność wentylatora w przetwornicy. Jakieś tu trzeba obciążenie. Około 52 dB. Złącze USB. Napięcie jałowe 5 V. Już przy 0,5 A obciążenia mamy dosyć znaczny spadek tutaj. Spadek napięcia. Czyli tutaj wygląda na to, że to złącze nie jest tak wydajne jak w przypadku innych przetwornic od tego producenta. No już 4,6 przy 1 A. To już odłączenie. Także tutaj wydajność tego złącza nie jest, no jest po prostu słaba. Z 0,5 A. Czas zależy, jak się odbiornik zachowa, czy będzie dalej się ładował przy tym 1 A i tym napięciu. Teraz, czy przy wyłączonej przetwornicy USB nie działa? Czyli musi być przetwornica włączona, żeby USB działało. Podsumowując, czy warto kupić taką przetwornicę? No, zależy kto co potrzebuje. Moc jest, radzi sobie z impulsem, z jakąś tam szlifiereczką, niedużej mocy, jak najbardziej sobie daje radę. Słabe jest USB, prąd jałowy jest wysoki, jeżeli napięcie jest tam poniżej tych 12, gdzieś około 12,5 V. Mocno wzrasta ten prąd jałowy, powyżej jest jakiś tam akceptowalny. No to tyle, no taka przetwornica do użytku gdzieś tam szybko, gdzieś w terenie sporadycznego, myślę, że jak najbardziej, ale jeśli takiego dłuższego wykorzystywania, no to raczej nie, ze względu na te prądy jałowe dosyć wysokie, jak na przetwornicę z przebiegiem modyfikowany sinus, czyli nie sinusoidalny. Co innego, jakby to był sinus, no to można to przyjąć do wiadomości, ale jak na prostokąt, no to jest dosyć wysoki. Aha, z plusów to 3 lata gwarancji na ten produkt i niezła jakość tego ogólnie produktu, tak? Tutaj bardziej patrząc gdzieś tam konstrukcyjnie, czy też awaryjność, jest to jednak lepszy jakiś tam produkt. Dobra, to tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale techtron.pl.